Dawid, dzisiaj podczas konferencji po raz pierwszy spotkałeś się ze swoim rywalem, Seanem Corbinem. Jakie wrażenia? No, powiem ci, że tak jak słyszałem, to się okazała prawda, że jest czarnoskóry. Wrażenia no, normalne, no, zwykły zawodnik. Myślałem, że wyższy troszeczkę jest, ale nie jest aż tak bardzo wysoki, jak myślałem. Ale to nie jest, mówię, dla mnie problem jakiś, czy on jest wyższy, niższy. Wrażenia żadne. Czujesz już tę adrenalinę przed walką? Jeszcze nie, ja w piątek zawsze mam tak. W piątek zawsze mam adrenalinę, że miałbym już ochotę palnąć swojego przeciwnika na chętnej na wadze. Także mogliby tam zważyć, zakładać rękawice, od razu ogień, nie? To wtedy, wiesz, czuję, że to jest pierwszy taki moment, kiedy czuję, że zbliża się walka, a drugi to jest, jak już wyjeżdżam na halę dzień później. Tak, to pełny spokój już jestem. Kiedyś to tak, kiedyś może na mnie to jakoś działało, wiesz, bo a teraz już mi się wydaje, że doświadczenie. Po prostu już troszeczkę tych walk przeżyłem, troszeczkę tych konferencji przeżyłem prasowych i wiesz, dla mnie to jest teraz taka zwykła, normalna rzecz i czynność. No właśnie, jesteś takim charakternym chłopakiem, takim żywiołowym. Te ostatnie 5 dni to już wiadomo, bez sparingów, łapiesz luz, jak to przeżywasz, nie spieszyć się do walki? To najchętniej tam dzisiaj mógł walczyć, wiesz, śpieszy mi się do walki, no ale to wiesz, walka jest w sobotę. I teraz ma być właśnie ten luz, ten spokój. Ładuję akumulatory na to, żeby właśnie wybuchnąć w sobotę, no i tak będzie. Także daję radę. Widziałeś jakieś walki z Corbina, nie wiem, to z Muratem na przykład? Wiesz co, patrzyłem dosłownie rundę, chciałem zobaczyć jego styl boksowania, wiesz, tam nie chcę za bardzo sobie tam zaprzątać głowy jakimiś, chciałem zobaczyć jego styl, ogólnie mniej więcej jego styl, także wiem o tym, że lewy sierp tam będzie wchodził jak w masło, prawy na dół będzie wchodził jak w masło. No jest to zawodnik, który czeka na kontrę, wiesz, ma czym uderzyć, trzeba uważać. Mam nadzieję, że się przygotował na 100%, tak jak tutaj zapowiada, wtedy będzie dobra walka. No, ja bym chciał troszeczkę się pobić, mam nadzieję, że to nie potrwa tylko 3 rundy. Czy co, nastawiasz się na knockout? Tak, znaczy nastawiam się na knockout. No, jestem w takiej formie, że jak nie będzie knockoutu, to jego sukces. No, takie jest moje zdanie. Wiesz, kondycyjnie jestem przygotowany na 20 rund. Mówiłeś ostatnio, że w przygotowaniach do poprzednich walk, do tej gdyńskiej zwłaszcza, przeszkadzały ci takie sprawy pozaringowe. Teraz podobno masz spokój, jesteś w Warszawie. Widzisz różnicę, jeśli chodzi o wyniki sportowe? Widzę różnicę o formę. Widzę, to jest najważniejsze. Widzę różnicę, jaka jest w formie, jaka jest w skupieniach się na treningu i w postępach. No, we wszystkim. Także tak naprawdę, kurde, jednak wiesz, głowa jest najważniejsza. Myślałem, że jestem takim człowiekiem, że sobie da radę ze wszystkim, że to nie ma dwóch zdań, ale nie byłem w stanie myśląc cały czas o tej gównianej sprawie i o tych problemach, później w sobotę skupić się tylko i wyłącznie na walce i żeby było dobrze, no, bo tak zrobiłem, no, jednak pomyliłem się, przekonałem się sam na sobie, że to nie jest droga i że trzeba do tego inaczej podchodzić, tak jak teraz. I tak teraz podchodzę. No ale na tyle mam silną psychikę, że potrafię całkowicie, jak jestem w Warszawie, nie myśleć o niczym innym, tylko o boksie. No właśnie, a propos silnej psychiki. Nie walczysz o stawkę. Ty jesteś teraz tym zawodnikiem, który stracić może więcej. Masz znakomite pozycje rankingowe. On tutaj przyjeżdża w roli czarnego konia. To jest jakieś dodatkowe obciążenie psychiczne? Dla mnie, powiem ci, żadne. Wolałbym oczywiście zawodnikiem zawalczyć z nazwiskiem i bardziej wiedzieć, na co go stać, wiesz, poglądać jego parę walk, przygotować taktykę jakąś taką, jak należy, bo to rzeczywiście jest, to masz rację, to z takimi zawodnikami to nigdy do końca nie jest pewne, ale wiesz co, patrzyłem na jego styl boksowania, to jest dobry zawodnik ustawiony, tak, wiesz, nie złama pracę nóg i nie złama technikę. Także to nie jest jakiś cepiarz, wiesz, także tyle dobrze, no tyle dobrze, że wiadomo, że mnie tam nie zaskoczy jakimś świstakiem, bo tacy są najbardziej najgorsi, którzy nie boksują w niekonwencjonalny sposób i zawsze mogą czymś zaskoczyć, ale no, nie oszukujmy się, jestem stary wygeł już na tych boksach zawodowych, no troszeczkę tych walk stoczyłem, także jakbym się dał zaskoczyć, no to świadczyłoby no, o mnie, no o moim nieprofesjonalizmie. Troszkę jednak tej różnicy, jeśli chodzi o wzrost w centymetrach jest. Ja pamiętam, kiedyś sparowałeś bodajże z Czechem
i on z tych sparingów wyjeżdżał z poobijanymi strasznie żebrami. To jest taktyka na Korbina? Słuchaj, no jak trafię na żebra, to sobie usiądzie. No, trafię na głowę, to sobie usiądzie. Ja ci powiem, że ja z wyższymi zawodnikami, to czarnoskóry był wyższy od niego, ile się nie mylę, pamiętam 4-0 walczyłem z takim zawodnikiem bez porażki. To był Mukadi chyba i walczyłem w obronie możliwego mistrza świata, snokotowałem go w trzeciej rundzie, także nie było problemu, także nie musiałem tam udołów obijać. Także no wiesz, to jest boks, także tam gdzie trafię, czysto tak będzie przez nokot, wiesz, no silno bije i na wątrobę i wiesz, i na górę i na dół, także wszystko zależy, jaka będzie akcja, jak trafię, czy trafię, to tak, ale no nie innej opcji nie przewiduję, jak wygrana tylko i wyłącznie. Mówiłeś przed chwilą, że jesteś w życiowej formie. Jak sądzisz, czy z taką dużą walką, tą walką taką, nie wiem, o tytuł eliminatorem, warto by jeszcze poczekać, czy jesteś już gotów na takie wyzwanie w tym momencie? Nie możesz się tego doczekać. Bo sobie pewnie jak będzie okazja, to na pewno skorzystamy i na pewno czuję się gotowy. Ale za 3 miesiące powiem ci, że ten Dawid za 3 miesiące będzie lepszy, prawda? Czy za pół roku, dlatego że się rozwijam, nie staję w miejscu. To nie jest tak, że ja tylko poprawiam, wiesz, wydolność, muskulaturę i siłę. Ja po prostu, wiesz, cały czas się uczę.